bardzo mi się podobało. W ogóle bardzo lubię tą wykonawczynię. Jestem bardzo zadowolona. Szczególnie te piosenki z początku kariery pani Anity. Bardzo miło posłuchać. Liczyłem właśnie na stare piosenki, się nie zawiodłem. Niech żałują ci, którzy wyszli przed Wisem, bo akurat były fajne utwory, stare. Były bardzo dobre wrażenia, bardzo pozytywne, wszelkie rodzaje muzyki, bardzo się podobało. Znaczy ogólnie ona jest, jest taką otwartą, wspaniałą dziewczyną. No i ma przepiękne piosenki, no to, o czym to dużo mówić, nie? Przede wszystkim. No było cudownie, że tak powiem, bo naprawdę i teksty ja nie znałem, nie znaliśmy tak, wszystkich utworów. W oczach. Tak, tak. Bardzo pozytywny, coś nowego, taki styl, troszkę odmienny, ale fajnie posłuchać. W sumie słuchałem całej płyty i zaskoczyła mnie na żywo, także jeszcze do niej na pewno wrócę. Wcześniej się tak wahałem co do tej płyty, ale chyba jeszcze do niej wrócę. A czyli te piosenki na żywo zyskują? Jak najbardziej. O tęczy, tekst był tak piękny, że aż się łezka kręciła wokół, nie? No i też na przykład mi tak zapadł w pamięci ten Raj, nie? Nie słuchałem go, ale zaraz idę do domu, odpalam. Namówiłam męża, tak po prostu spontanicznie. Jest okazja, jest blisko, także miło było posłuchać pani Anity na żywo. Super zespół, super wrażenia, dobra akustyka, super.